Jeśli zdążyły przekroczyć granicę. Tak. Jesteśmy w Chiang Mai, czekamy na busa do... Chiang Kung, miejscowości, z której możemy się przeprawić do Laosu. Może to być skomplikowane, bo this is Thailand. Dobra, zobaczymy co dalej. Jesteśmy na granicy. Kiedyś granica była bliżej centrum. A jakiś czas temu przeniosli ją jakieś 10 km od centrum. Trzeba pozałatwić formalności, więc odezwiemy się już z Laosu. Już lubię Laos. Ledwo przekroczyliśmy granicę i momentalnie staliśmy się milionerami. 5000 batów dostaliśmy. 1 321 500. Przeprawa przez granicę sprawnie dosyć poszła. $30 wiza. Teraz idziemy szukać jakiegoś tuk-tuka. Jechaliśmy z pół godzinki tuk-tukiem, bardzo, bardzo wolno i oglądaliśmy laotański krajobraz. Monika teraz poszła zobaczyć, jak wygląda pokój, za który mamy niby zapłacić 70 tysięcy kipów. Masakra. Ale przynajmniej jesteśmy milionerami, to cieszy. Witamy w dniu kolejnym, 3 lutego. Właśnie przyjechaliśmy tuk-tukiem do portu. Jesteśmy w w Laosie i startujemy dzisiaj w dwudniowy rejs łodzią w dół Mekong rzeki aż do Luang Prabang. Właśnie spotkaliśmy też rodzinkę z Polski, która tam idzie. 4 osoby i wyobraźcie sobie, że podróżują już 9 miesięcy w takim składzie. Spali u nas też w hotelu. A już chyba się wbijamy na łódkę i zobaczymy. No, 2 dni spędzimy na tej łodzi. Nawet nie wyjechaliśmy, ale już mam wrażenie, jakbym tu spędziła pół dnia. Spędziliśmy tutaj już... 1,5 godziny. Siedzimy na jakimś takim siedzonku samochodowym, ale i tak mamy się lepiej niż ci, co siedzą na tych drewnianych. W ławkach kościelnych. Okay, ladies, I have to explain on the boat. Maybe some guys just first time in Laos. Today we have two boats because we got more than 180 people. Today everything quite slowly because you are booking slow boat trip. Everything like a same but different. We need you to enjoy our country and happy new holiday. No i przyszedł ten czas, że ruszamy. Jest 11:30 i ruszamy w Mekong tej przygody. Próbują wypchać łódź z niby portu. Godzina gdzieś przed 18, więc prawie zachód słońca. A tutaj podobno gdzieś ma czekać na nas ziomek. Albo i tam nawet jest. Ciekawe to będzie, czy się tam zmieścimy, bo już widzę, że jest luk.
Co jest? Czekamy na drugiego. Już ten jest full. Widzę. Załapał się. Dotarliśmy. Wypakujemy to bydło. Śmieszne, śmieszne. Wrota się otwarły. No i jesteśmy. Jesteśmy w kolejnym dniu podróży. Właśnie przyjechaliśmy do portu, zjedliśmy śniadanko i znowu pakujemy się na łódź. Dzisiaj kolejny etap naszej podróży z Pak Bang do Wang Prabang. Mamy ruszyć o 9:30 i skończyć podróż koło 18:00. Zwiedzamy. Dotarliśmy do Luang Prabang po chyba 7 godzinach. Ja już wyszedłem, ale Monika jeszcze czeka na bagaż. Wszyscy muszą iść na tuktuki w tamtą stronę po to, żeby się dostać do miasta. Mamy jakieś między 8 a 10 km do naszego hostelu. No i musimy wziąć tuktuka. Ponoć cena jest stała 20 tysięcy kipów, czyli około 8 zł od osoby. Cześć dzieci. Miło było poznać. Zobaczę stąd. Właśnie wychodzimy z naszego hostelu. Jest godzina 5:50 około. Wstaliśmy tak wcześniej w konkretnym celu, ponieważ w tym miasteczku o godzinie 6:00 jest przemarsz mnichów. Lokalni ludzie dają im żywnościowe podarki, ponieważ podobno mnisi nie mogą gotować. Coś do dodania? Spaćmy się. Tak wcześniej chyba jeszcze nigdy nie zwiedzaliśmy, bo wstaliśmy dzisiaj na mąki przed 6:00. Wróciliśmy do hostelu, no i tak dziwnie, bo była prawie 7:00, no i co, ani tu i spać. Śniadania jeszcze nie było, więc wypiliśmy kawkę i postanowiliśmy iść na wzgórze Pussy Mountain. Ciekawe, co czeka nas na górze, jeśli tamka niefortunna nazwa tam jest. 278 metrów. Trochę to jest trochę aktywności fizycznej. Samego rana. No, ale to jest zimno, więc dobrze nam się to zrobi. Wang Prabang jest bardzo ładnym miasteczkiem. Po jednej stronie właśnie są co chwilę jakieś świątynie z mnichami, a po drugiej stronie mamy tutaj do czynienia z takimi ładnymi domkami, które zostały przerobione na restauracje, pensjonaty i inne takie miejsca dla użytku turystycznego. Warto wspomnieć, że to miasto jest wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Kiedyś Laos był właśnie kolonią francuską i widać tutaj w szczególności w architekturze zaleciałości tej francuskiej kolonii. Tak jak wcześniej, nigdzie nie spotykaliśmy fajnego takiego pieczywka, tak trochę w Tajlandii i głównie w Laosie są super sandwiche z takich prawdziwych, można powiedzieć, polskich bagietek. I taka buła kosztuje najprostsza 10 tysięcy, najbardziej wykwintna 30, czyli to jest od 4 do 12 zł. A ja zamówiłem sobie naleśniora, bo mam ochotę, z szynką i serem. A ponadto szejki, oczywiście szejki, tak samo około 3 do 8 zł, w zależności jakiś miks.
Właśnie znajdujemy się na terenie Guangxi Waterfalls. No i zmierzamy teraz w stronę głównej atrakcji właśnie, czyli wodospadów. No i zobaczymy, jak jest pięknie. Chodzimy sobie tutaj po wodospadkach, no jest... Mega ładne i warto odwiedzenia. Problem jest taki, że przyjechaliśmy właśnie busikiem. Wow! Przerwa na widok. Takiego wodospadu jeszcze nie widziałem. A wracając, to przyjechaliśmy tym busikiem. Jesteśmy tylko 2 godziny na miejscu. Za mało czasu, to jest tylko bieg. A fajnie by było sobie tutaj posiedzieć, pochillować. A przede wszystkim jakby było cieplej, to super by było się tu pokąpać w tych jeziorkach. Ale niestety dzisiaj nam pogoda dopisuje jedynie na trekking. Właśnie tutaj widzimy misia, niedźwiadka. Ponieważ w tych lasach poza wodospadami też właśnie drugą główną atrakcją są niedźwiadki. To jest Janusz. Janusz wczoraj strasznie zapił gębę. Ej chłopaki, uspokójcie się, bo mi głowa boli. Ej Janusz, daj spokój. A tutaj jest Zenek i Franek, oni tam walczą, bo ostatnia flaszka została. Kłócą się, kto ma wypić. Franek, to jest moja flaszka. Franek, zostawiam. Nie, Zenek, Zenek. O moja, ja ją kupiłem. A ten chyba chce kopulować. To chyba nie był Zenek. Zenona. No, ten trzeci. To wydaje mi się taki patologiczny związek jakiś.